A co się tu zadziało? Temperatury z jednej strony całkiem niezłe, z drugiej strony jednak nie napawają optymizmem. Tak się stało, że zakupiłem parę lat temu Radeona RX 5700 XT firmy MSI z serii, która ma rzekomo źle nałożone thermalpady. Jeżeli chodzi o jego temperatury, na ten moment mamy 111-112 maksymalnie w hotspocie, niecałe 70 na GPU i maksymalnie 94 na złączu pamięci. Generalnie nie jest rewelacyjnie, źle może też nie, jeżeli chodzi o te karty, bo czytałem, że jest dużo gorzej. Natomiast warto coś z tym zrobić. Spójrzmy, z czym to się je. Ze strony MSI dowiemy się, jaka to wspaniała karta, jakie ma możliwości, jak wspaniale została zaprojektowana i wszystko by było fajnie, gdyby nie fakt, że na przykład na stronie Gamers Nexus już widzimy, jak rzekomo jest to skonstruowane wewnątrz i jak tutaj słusznie zdążyliście zauważyć, bądź też nie, mamy problem z thermalpadami, które tak naprawdę przykrywają tylko połowę kości pamięci, więc możemy tutaj mieć jakiś większy bądź mniejszy problem. Cóż, sprawdźmy. Cześć, z tej strony Retro Gaming Laptop, a dziś zajmiemy się moją prywatną kartą graficzną, czyli RX-em 5700 zmodowanym na RX-a 5700 XT. Jak widzieliście wcześniej na filmie, temperatury z jednej strony może nie są aż takie złe, z drugiej strony nie napawają optymizmem. Przeglądając internet natrafiłem też na materiał, na którym jest pokazane, że ta karta ma słabo założone thermalpady na układy pamięci. Więc no cóż, mam ją już prawie 4 lata, może nadszedł czas, żeby tutaj sprawdzić, jak się sprawy mają. Więc cóż, rozbierzemy ją i nie przedłużając, zobaczmy, co ona kryje w środku. No i słuchajcie, faktycznie gość z kanału Gamers Nexus miał rację. Spójrzcie na to, jak to tutaj wygląda. Jeżeli chodzi o thermalpady, tutaj zajmują jakieś 3/4 powierzchni kości pamięci, z tej strony tak samo. Natomiast z tej strony jest już całkiem źle, ponieważ zajmują tylko tutaj końcóweczki. A ta część pamięci już nie jest w żaden sposób chłodzona. Co się tyczy rdzenia, jak widzicie, pasta była tutaj ładnie na środku, natomiast końcówka rdzenia, no cóż, na końcówce rdzenia nie ma nawet grama pasty. To samo tutaj, jak sobie popatrzycie na układ chłodzenia, tutaj tej pasty praktycznie rzecz biorąc nie było. No co za tym idzie, no mogło być tak, że ten hotspot był dość gorący, natomiast te 92 stopnie na pamięci są tutaj całkowicie uzasadnione, patrząc na to, jak to tutaj zostało przygotowane. No cóż, z racji tego, że jest to moja karta, zakupiłem sobie odpowiednie thermalpady od firmy Jellit, 2 mm grube. Myślę, że z nich wytniemy sobie tutaj całą tą sekcję na pamięci. Natomiast co się tyczy rdzenia, pomysły są dwa. Jeżeli producent na swojej stronie nie kłamie i ten tutaj backplate, który jest w tym układzie chłodzenia, jest miedziany, to planuję sobie zastosować na tą kartę graficzną ciekły metal. Natomiast jeżeli by się okazało, że jednak producent tutaj się troszkę rozminął w swoich zeznaniach i ten niklowany backplate jest niestety aluminiowy, cóż, zastosujemy sobie pastę termoprzewodzącą również od Thermal Grizzly. No więc co, no nie przedłużając, myślę, że możemy tutaj przejść do
nakładania termalpadów i pasty termoprzewodzącej, bądź też ciekłego metalu. No i później zobaczymy, co nam to finalnie dało. Zaczynamy. Zanim zaczniemy, sprawdzimy sobie, z czego to tak naprawdę jest zrobione i wtedy będziemy mieli jakąś drogę, jakiś kierunek dalszej zabawy. Myślę, że tutaj sobie bezpiecznie zdejmiemy kawałek tego niklu z tego backplate'u i zobaczymy, co to tutaj w środku ma. Zaraz wracam i dam Wam znać. No i cóż, kochani, producent nie do końca tutaj mówi nam prawdę, ponieważ sam ten backplate, który jest na pamięci, jest aluminiowy, natomiast to, co najbardziej nas interesuje, czyli backplate na rdzeń procesora, jest miedziany. Nie wiem, jak mocno to tutaj widać, ale myślę, że widać wystarczająco. Mamy tutaj miedź, co za tym idzie, jedziemy tutaj, myślę, z ciekłym metalem i zobaczymy, jaką to nam tutaj daje różnicę i ewentualną przewagę w temperaturach. No i okej, kartę już mamy przygotowaną. Termalpady są troszkę nadmiarowe, troszkę nierówne, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że zakrywają całe kości pamięci. Rdzeń mamy tutaj przygotowany do nałożenia ciekłego metalu. Słuchajcie, dość ważna rzecz. Jeżeli byście się chcieli bawić w ciekły metal i jednocześnie chcielibyście mieć jakąś mniejszą, większą gwarancję, że to się po prostu uda, to słuchajcie, jak widzicie, tutaj założyłem taśmę. Jest to taśma kaptonowa. Ta taśma kaptonowa tak naprawdę w tym momencie chroni wszystkie te mniejsze układy, które są na tym odkrytym rdzeniu. Dzięki temu, nawet gdyby mi się gdzieś delikatnie kapło tym ciekłym metalem w obrębie rdzenia, nie będzie problemu, ponieważ nie dostanie się tutaj w te małe układy. No więc co? Nie przedłużając, nakładamy ciekły metal, skręcamy kartę i sprawdzamy, jak to tutaj będzie nam wyglądać. No i okej, ciekły metal jest już nałożony. Spójrzcie, wygląda to całkiem ok. Potraktowany też został backplate. Myślę, że teraz jest czas na to, żeby to skręcić i przechodzimy do testów. No i jak zdążyliście zauważyć, komputer wstał, wszystko jest ok. Jak widzicie, od godziny 40 mamy tutaj już zapuszczonego furmarka. Jedziemy, katujemy grafikę bez najmniejszej litości. Jak zdążyliście słusznie zauważyć, mamy spadek temperatury zarówno na rdzeniu, jak i bardzo duży, masywny spadek temperatury na pamięciach. Pamięci są około 20 stopni lekko chłodniejsze niż to było w przypadku, kiedy było na oryginalnych termalpadach od MSI.
Jeżeli chodzi o temperaturę hotspotu, w tej chwili oscyluje nam w granicach 95-96 stopni. Na początku, jak zwróciliście uwagę, było stopni 113. Wynika to głównie z tego, że całość tego układu musiała się chyba ułożyć. Termalpady musiały się delikatnie jeszcze ułożyć, lekko przygnieść. Stąd też mamy w tej chwili niższą temperaturę na pamięciach i niższą temperaturę na GPU oraz niższą temperaturę hotspotu niż to było na samym początku. Generalnie mamy też bardzo przyjemną temperaturę sekcji zasilania, więc no cóż, ja uważam, że osiągnęliśmy tutaj pełen sukces. No i co, jeżeli filmik się podobał, łapa w górę, jeżeli filmik się nie podobał, łapa w dół. Natomiast jeżeli ten content do Was trafia, z nastawieniem, że oczywiście jest to kanał retro, więc głównie będziemy tutaj omawiać retro sprzęty, śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Z mojej strony tyle, dzięki, cześć.